Super oferta, oferta specjalna, promocja świąteczna, ceny nawet o 70% niższe. Takie komunikaty krzyczą do nas niemal z każdej witryny sklepowej. Okres przedświąteczny to czas idealny dla handlowców. Kupujemy bowiem prezenty swoim bliskim, a nic nie działa na nas tak pobudzająco jak wizja zaoszczędzonych pieniędzy. W tym okresie kupujemy także ozdoby świąteczne, zabawki i ubrania. Jak kupować przed świętami, by nie dać się oszukać i na co zwracać szczególną uwagę? Łatwiej nam się nabrać na pseudopromocję, bo słowo promocja zrobiło się takie bardzo magiczne, a wszyscy widzą, że jak jest coś w promocji, to jest taniej. A prawda jest taka, że niestety nie zawsze promocja oznacza taniej. Często cena promocyjna to jest zwykła, normalna cena, ale w wielu przypadkach nieuczciwi sprzedawcy po prostu nie mówią, ile to kosztowało przed promocją. A po świętach być może ten towar, który kupimy okazyjnie w promocji, będzie jeszcze tańszy. Także radzę na te promocje uważać. Zimowy szał zakupów i odkładanie kupna prezentów na ostatnią chwilę powoduje, że często jesteśmy z naszych wyborów niezadowoleni, a przedmioty nie zawsze da się zwrócić. To powoduje, że miejski rzecznik praw konsumenta ma w tym okresie więcej pracy. Kiedy więc robimy świąteczne zakupy, róbmy to z głową. Nie można kupować tylko dlatego, że kupuje koleżanka, że kupuje ktoś kilka osób kupuje jest zainteresowanych towarem. Nieraz jest po prostu tak zwany sztuczny tłok, czyli specjalnie tworzy się taką atmosferę, prawda, tu jest piękna muzyczka, dwie, trzy osoby jak gdyby napędzają klientów danemu sprzedawcy. Najlepiej być przygotowanym do zakupów, napisać sobie gdzieś na liście, czy zapamiętać konkretnie, co mam kupić, szukam tylko tego towaru, natomiast nie szukam okazji, bo te prawdziwe okazje, ja myślę, to będą, ale dopiero po świętach. Przedświąteczne wielkie zakupy to już w Polsce niemal tradycja. Warto jednak zachować czujność i w szale zakupowym zachować odrobinę zdrowego rozsądku.